Cześć, YouTube! W tym mini kursie omówimy sobie web scraping, czyli mechanizm, który pozwoli nam na wydobycie interesujących nas danych z dowolnej statycznej strony internetowej. Web scraping ma bardzo wiele zastosowań. Dla przykładu, moglibyśmy w zautomatyzowany sposób monitorować aukcje internetowe, na przykład na portalu OLX. Jeżeli jakaś oferta spełniałaby nasze kryteria, to bylibyśmy w stanie napisać program, który by nas o tym powiadomił. Innym przykładem mogłoby być jednorazowe zczytanie danych ze strony internetowej i ich zapisanie w wygodnej dla nas postaci. Także jeżeli chodzi o zastosowanie web scrapingu, to jest ich naprawdę bardzo wiele, a wszystko zależy od naszych potrzeb. A jako, że jest to nie jakaś bardzo skomplikowana mechanika, to myślę, że warto się z nią zapoznać. Jeżeli ten materiał Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę, a osoby nowe na kanale zapraszam do subskrypcji kanału. Przy okazji zapraszam również na serwer Discord, który ułatwi dzielenie się wiedzą oraz zadawanie pytań. Link do tego serwera Discord znajdziesz w opisie. W tym materiale przedstawię Wam w jaki sposób możemy za pomocą języka C Sharp zaimplementować web scraping. Także może zanim przejdziemy do implementacji, to jeszcze kilka słów o tym czym jest w ogóle web scraping oraz jak działa renderowanie stron www w przeglądarce. Także web scraping to technika, która pozwoli nam na wydobycie, czy też wyłuskanie dowolnych danych z dowolnej strony internetowej. Także załóżmy, że interesują nas dane z tej konkretnej strony, na której mamy listę krajów, i dla każdego z krajów mamy podstronę, a na danej podstronie mamy listę miast z jakimiś kodami dla danego państwa. Także załóżmy, że interesuje nas wydobycie wszystkich miast ze wszystkich państw. Właśnie z tej strony. I oczywiście moglibyśmy to zrobić ręcznie, kopiując i wklejając te wszystkie dane do jakiegoś pliku CSV czy JSON, ale to samo możemy osiągnąć właśnie za pomocą techniki web scraping. I teraz, jak działa ta technika? Web scraping to nic innego jak wybranie konkretnego elementu ze strony, a następnie na podstawie jego atrybutów czy też tekstu po prostu pobranie konkretnej wartości. Także, może jeszcze dwa słowa o tym, jak działa renderowanie stron www w przeglądarce, ponieważ zrozumienie tej działalności będzie niezbędne po to, aby w poprawny sposób wydobyć elementy ze strony, które nas interesują. Także, strona, którą widzimy w przeglądarce, w moim przypadku jest to akurat przeglądarka Chrome i ta konkretna strona, to nic innego jak kod HTML połączony z kodem CSS i nawet JavaScript, który następnie przeglądarka na tej podstawie renderuje w taki, a nie inny sposób. Tak, czyli uruchamiając przeglądarkę i następnie wpisując adres konkretnej strony, przeglądarka tak naprawdę wysyła zapytanie typu GET na serwer, który kryje się pod tym adresem, i następnie w odpowiedzi zostaje wysłany kod HTML, który możemy zobaczyć wyrenderowany w taki a nie inny sposób. Tak, jeżeli chcemy podejrzeć ten konkretny kod HTML, to akurat w chromie możemy przejść do narzędzi deweloperskich klikając w guzik F12. Jak widzisz, mamy tutaj kilka zakładek, które pomogą nam przy web scrapingu, ale i nie tylko. Także pierwszą zakładką jest zakładka Elements, w której właśnie to mamy zawarty cały kod HTML. Następna karta, która może nas interesować, jest to konsola oraz zakładka Network. W zakładce Network jesteśmy w stanie podejrzeć, jakie zapytania wywołuje przeglądarka do serwera. Tak, czyli na przykład, właśnie otwierając stronę, czy też nawet ją odświeżając, jeżeli spojrzymy, to pierwszym zapytaniem, jakie wyglądała przeglądarka, jest po prostu zapytanie get na adres tej konkretnej strony. Jeżeli chciałbym zobaczyć, jak wygląda odpowiedź z takiego zapytania, to oczywiście mogę przejść do zakładki Response. Jak widzisz, tutaj mamy kod HTML tej strony, który również możemy zobaczyć w zakładce Elements w ten sposób. OK, także wiemy już, że przeglądarka wysyła zapytanie GET do serwera. Następnie w odpowiedzi dostaje kod HTML i to właśnie ten kod HTML zostaje wyrenderowany w oknie przeglądarki. Tak, jeżeli spojrzymy na ten kod HTML, tak widzisz, jest to nic innego, jak drzewo elementów. Tutaj pierwszym elementem, takim głównym elementem, jest element z tagiem HTML. W nim mamy już dwa tagi, czy też dwa elementy. Pierwszym z nich jest element head. I następnie jest to element body, w którym będzie się znajdować zawartość, jaką widzimy na konkretnej stronie internetowej. Także możemy zagłębić się w ten konkretny element body i następnie rozwinąć go, po czym pokaże nam się lista podelementów dla tego elementu body. Tak, czyli element body jest rodzicem dla podelementów z tagiem np. a oraz div. I następnie każdy z tych elementów. Może być również rodzicem dla innych elementów HTML. I przy okazji zauważ, że jeżeli najadam myszką na jakiś konkretny element, to zostanie on podświetlony na jasny niebieski kolor w oknie przeglądarki. Czyli aktualnie mam myszkę na elemencie header. Jak widzisz, jest on teraz podkreślony na niebiesko po prawej stronie. Jeżeli zdejmę myszkę z tego elementu, to automatycznie nie zostanie już on podświetlony. Oczywiście, oprócz elementów HTML, możemy mieć też w kodzie komentarze. Są one wyświetlane na zielono i mają taki specyficzny syntaks z wykrzyknikiem. Ale te elementy zielone możemy pominąć, ponieważ nie wnoszą one nic do sposobu, w jaki zostaje wyrenderowana dana strona. Ok, także wiedząc już, że strona, którą widzimy w przeglądarce, to nic innego jak kod HTML składający się z wielu elementów, możemy teraz dokopać się. Do elementu, który nas interesuje. A nas w tym przykładzie interesuje ta tabelka z państwami. Czyli, jeżeli poszukalibyśmy tutaj w zakładce element takiego elementu, który podświetliłby nam tą konkretną tabelkę, to po jakimś czasie, szukając w głąb, czyli schodząc coraz to niżej po dzieciach od elementu body w dół, możemy dojść do elementu, który będzie tą tabelkę reprezentował. Zszedłem już kilka poziomów, ale jak widzisz, nadal po najechaniu na konkretny element podświetla mi się więcej niż tylko ta tabelka. Także możemy zejść jeszcze troszkę w dół, aż do momentu, kiedy stwierdzimy, że natrafiliśmy na naszą tabelkę. Mamy tutaj akurat element table. I po najechaniu na ten element, po prawej stronie w oknie podświetla mi się tylko ta tabelka, która nas interesuje. I teraz, jeżeli rozwiniemy tą tabelkę to mamy tutaj jeszcze element t a już bezpośrednio w nim mamy tyle wierszy, ile jest państw w tej konkretnej tabelce. Tak, czyli jeżeli najadam myszką na na przykład drugi element tr, to jak widzisz po prawej stronie podświetli nam się Afganistan, jeżeli najadę myszką na następny, to podświetli nam się kolejne państwo z tej tabelki. Także aby być w stanie wyłuskać dane z tej tabelki, Pierwszym krokiem będzie lokalizacja elementu, który nas interesuje, z którego to będziemy wydobywać dane. I teraz pytanie: w jaki sposób jesteśmy w stanie wydobyć dane z tej tabelki, mając już konkretny element z kodu HTML? No tutaj będzie nam jeszcze potrzebna jedna rzecz, a konkretnie selektor CSS. Selektor CSS to nic innego jak po prostu wartość tekstowa dzięki której przeglądarka jest w stanie zidentyfikować konkretny element w drzewie elementów HTML. I może brzmi to troszkę skomplikowanie, ale na przykład zobaczymy w jaki sposób jesteśmy w stanie znaleźć tą tabelkę, czy też te wszystkie wiersze właśnie za pomocą selektora CSS. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze jedna mała porada. Jeżeli chcesz znaleźć najpierw w zakładce element jakiś konkretny Interesujący Cię element, to możesz również posłużyć się opcją wyboru, którą znajdziesz w lewym górnym rogu. I naciskając na ten przycisk, a następnie wracając na stronę, jesteś w stanie wybrać, czy też nacisnąć na jakiś konkretny element na stronie, po czym ten element zostanie pokazany bezpośrednio w zakładce Elements. Także jeżeli teraz na przykład najechałem na kraj Aruba. Tak widzisz po lewej stronie, w zakładce Elements, ten właśnie kraj pokazuje mi się i jestem w stanie bezpośrednio zobaczyć go w tej zakładce Elements. Załóżmy, że mnie właśnie interesuje ten element reprezentujący tabelkę. OK, także jeżeli mamy już znaleziony element, który nas interesuje, możemy skorzystać z konsoli, którą mamy w przeglądarce, po to aby ten element zlokalizować właśnie za pomocą selektorów CSS. I możemy to zrobić w następujący sposób. Na każdej stronie internetowej jest dostępny globalny obiekt o nazwie Document, który reprezentuje całą stronę wyrenderowaną w przeglądarce. Jeżeli chcemy wybrać konkretny element, to tutaj musimy użyć już JavaScriptu, posługując się właśnie tym obiektem Document. A konkretną metodą, którą posłużymy się, aby znaleźć ten element tabelki, będzie metoda querySelector albo metoda querySelectorAll, jeżeli chcemy pobrać więcej niż jeden element z naszej przeglądarki. Akurat w tym przykładzie posłużymy się metodą querySelector i tutaj jako parametr jesteśmy w stanie przekazać jako wartość tekstową, czyli po prostu jako wartość typu string, dany selektor CSS. I akurat w tym przypadku Selektorem CSS może być po prostu nazwa tagu danego elementu. Także jeżeli wpiszę tutaj table i wcisnę Enter, tak widzisz w konsoli pokazał nam się element, który wyłuskaliśmy, czy też który pobraliśmy za pomocą selektora table. Jak widzisz ta nazwa table odpowiada temu znacznikowi table z naszego elementu tabelki. Oczywiście jest to bardzo podstawowy selektor CSS, który akurat sprawdzi się w tym przypadku, ale często się zdarza, że na stronie jest na przykład więcej niż jedna tabelka, i wtedy musimy nasz konkretny selektor zawędzić po to, aby wskazywał on na ten konkretny element, który nas interesuje. Ok, ale w tym przypadku taki selektor, czyli po prostu table, jest wystarczający po to, aby znaleźć ten element, który nas interesuje. I teraz mając taki element tabelki. Co chcemy teraz zrobić, to zawędzić nasze wyszukanie elementów do konkretnych wierszy, ponieważ to właśnie tam znajdują się interesujące nas informacje. I teraz, aby zmienić selektor po to, aby wskazywał on na wszystkie wiersze w tej tabelce, wystarczy, że do naszego selektora, czyli po prostu do wartości table, dodam spację, a po spacji dodam tak elementów, które będą nas interesowały. I oczywiście w tym przypadku będą to elementy z tagiem tr. Także jak widzisz, po spacji dodałem właśnie nazwę tego elementu. Jeżeli wcisnę Enter, to tym razem w przeglądarce podświetlił nam się tylko pierwszy wiersz jest to tak naprawdę wiersz z nagłówkiem. Nas interesowałyby wszystkie wiersze z tej tabelki, a nie tylko pierwszy. Także nie takiego zachowania oczekiwaliśmy. A gdzieś tak, ponieważ użyłem metody query selector. A powinienem użyć metody querySelectorAll. Także, jeżeli wywoła metody querySelectorAll z tym samym selektorem, tak widzisz, tutaj mamy już listę elementów tr, jest ich 250, gdzie każdy ten element reprezentuje konkretne państwo. Oczywiście tutaj w konsoli mogę najechać na konkretny element i zostanie on podświetlony po prawej stronie w przeglądarce. Także w ten sposób jesteśmy w stanie zlokalizować konkretny wiersz w tabeli za pomocą selektora CSS oraz metody querySelectorAll. Ok, także mając już jakiś konkretny wiersz, na przykład dla Afganistanu, jeżeli chciałbym pozyskać dane z tego konkretnego elementu, no to wystarczy że na przykład ten element przypiszemy sobie do jakiejś zmiennej o nazwie na przykład Afganistan. I byłby on równy drugiemu elementowi zwróconemu, który zostanie zwrócony z metody QuerySelectorAll. Także możemy się do niego odnieść poprzez indeks z wartością 1 w ten sposób. Także mając Afganistan, ponownie w przeglądarce podświetli się nam ten pierwszy wpis w tabeli. Teraz możemy na nim, czyli na naszym obiekcie Afganistan, możemy odnieść się na przykład do właściwości tekst. jak widzisz pod tą zmienną mamy już zawartość tekstową z tego właśnie elementu. W tym przypadku jest to po prostu AF, czyli wartość z pierwszej kolumny oraz Afganistan, która znajduje się w drugiej kolumnie. I oczywiście jeżeli chcielibyśmy osobno dostać kod kraju, czyli AF, a osobno nazwy kraju, to jeżeli spojrzymy na ten element tr, to jak widać jest on jeszcze podzielony na dwa elementy, a konkretnie są to elementy z tagiem td. I w pierwszym z nich jest po prostu kod danego kraju, a w drugim jest nazwa kraju jako link. Dodam jeszcze, że linki są reprezentowane poprzez znaczniki a, A w atrybucie href mamy po prostu źródło tego linku. Także, jeżeli chcielibyśmy pobrać zarówno kod kraju, jak i nazwę kraju z tego elementu. To równie dobrze na naszej zmiennej Afganistan jesteśmy w stanie ponownie wywołać metodę Query Selector a następnie jako selektor CSS podam tutaj wartość TD w ten sposób. Także mając taki rezultat, tym razem mamy już dwa elementy, gdzie pierwszym z nich jest kolumna dla kodu kraju, a drugim jest kolumna dla nazwy kraju. Przez to operując bezpośrednio na przykład pierwszym elemencie, czyli na kolumnie z kodem kraju. Jeżeli odniesiemy się do wartości inner text w ten sposób, no to mamy już tutaj bezpośrednio wartość af reprezentującą kod dla Afganistanu. I w analogiczny sposób możemy odnieść się do drugiej kolumny, czyli po prostu do wartości spod indeksu 1. Jeżeli na tym elemencie odniosę się do inner text, tak jak widzisz, mam tutaj wartość afganistan. I właśnie taka mechanika znajdywania elementów za pomocą selektorów CSS, a następnie odniesienia się do konkretnej wartości, czy też do konkretnego atrybutu tego elementu, jest nazywana web scrapingiem. I oczywiście póki co robiliśmy to poglądowo w przeglądarce, ale ten sam mechanizm możemy zastosować w naszym kodzie C Sharp. Wiemy już, na czym polega web scraping, oraz wiemy, jak wygląda przykładowy kod HTML i jak utworzyć prosty selektor CSS. Możemy powoli przejść do implementacji web scrapera w języku C -Sherp. Ale zanim zaczniemy, to może jeszcze raz przypomnę rezultat, jaki chcemy osiągnąć. Mianowicie z tej konkretnej strony chcemy przejść po wszystkich krajach z tabelki, czyli odpowiednio wejść w szczegóły danego kraju, a następnie dla każdego kraju musimy pobrać. Dajmy na to dwie wartości. Niech to będą wartości np. LOCODE oraz NAME z tej tabelki. Także naszym wynikiem powinna być lista wszystkich miast z każdego kraju z ich kodami. Tak aby coś takiego osiągnąć to musimy najpierw pozyskać listę krajów z ich odnośnikami, a w drugim kroku tyrując po wszystkich odnośnikach pozyskamy z tabelki konkretne dane. Także może przejdźmy do Visual Studio i ten projekt zaczniemy od zera Czyli od utworzenia nowej aplikacji konsolowej. Także File, New Project. I z zakładki Console wybiorę Console Application. Nazwijmy ją może Web Scraper. I niech to będzie wersja do .NET Core 31. Chociaż równie dobrze, mógłby to być dotnet 5.0. Także tutaj bez znaczenia utworzę ten projekt jako dotnet Core 31. Teraz zanim zaczniemy cokolwiek kodować, to pierwszym krokiem będzie pobranie paczek, które umożliwią nam web scraping. A tą konkretną paczką, z, którą, z której będę korzystał, jest paczka o nazwie HTML Agility. Tak, aby ją pobrać, otworzę menadżera paczek NuGet I w zakładce browse wyszukam HTML Agility. I pobiorę dwie paczki. Pierwszą paczką będzie paczka główna czyli HTML Agility Pack. Także kliknę Install. A drugą paczką która pomoże nam z selektorami CSS będzie paczka rozszerzająca czyli paczka HTML Agility Pack. CSS Selectors. Także również tą paczkę zainstaluję do naszego projektu. Po instalacji tych dwóch paczek może zainstalujemy jeszcze paczkę Newton's of JSON po to abyśmy byli w stanie, w wygodny dla nas sposób, serializować dane do formatu JSON. Także również jako trzecią paczkę zainstalujemy Newtosoft JSON. OK, mając te trzy zależności w naszym projekcie, możemy zacząć od utworzenia klasy, która będzie odpowiedzialna za pozyskanie listy wszystkich krajów wraz z ich odnośnikami. Także może utworzę klasę o nazwie CountryScraper. I to właśnie jej zadanie będzie pobranie wszystkich krajów z tabelki. No, także tutaj przede wszystkim będziemy potrzebowali adres strony, z której chcemy pobrać kraje. Także może pod prywatną stałą zmienną typu string przypiszemy adres URL ze strony głównej, czyli to będzie dokładnie ten adres. Także możemy wkleić jego wartość pod zmianą o nazwie base-url, a następnie tym adresem posłużymy się, aby pobrać listę wszystkich krajów. Ok, także może w tej klasie utworzymy jakąś metodę publiczną, która póki co będzie metodą typu void, ale za chwilę zmienimy na jakiś konkretny typ, który chcemy zwrócić i nazwiemy tą metodę na przykład getCountries. I to właśnie w tej metodzie Będziemy chcieli wykorzystać paczkę HTML Agility Pack. Także może jeszcze na chwilkę zerkniemy w dokumentację tej paczki. I nas konkretnie będzie interesowała opcja dla konkretnego adresu URL, czyli opcja From Web. Jak widzisz tutaj przykładowo dla jakiegoś adresu URL trzeba będzie utworzyć jakąś zmienną obiektu typu HTML Web, a następnie metodą Load będziemy w stanie załadować konkretną stronę do pamięci, która będzie reprezentowana jako Dokument. I ten dokument będzie swego rodzaju odpowiednikiem dokumentu, który mieliśmy w konsoli przeglądarki i na którym mogliśmy odpowiednio wywołać metodę QuerySelectorAll albo QuerySelector. Także tutaj dosyć analogicznie najpierw wszczytamy daną stronę do pamięci, a następnie na tym dokumencie już w pamięci będziemy mogli operować po to, abyśmy byli w stanie wybrać konkretny element z drzewa dokumentu danej strony HTML. Także wracając do Visual Studio, w metodzie GetCounties najpierw utworzymy sobie obiekt o nazwie Web, który będzie nowym obiektem klasy HTML Web. Jak widzisz, ta klasa znajduje się w parce HTML Agility Pack. A następnie do zmiany np. Na o nazwie Document. Będziemy chcieli załadować naszą stronę, czyli po prostu pobrać kod HTML w ten sposób, web.load i tutaj przekażemy jako adres base URL z naszej prywatnej zmiennej. I oczywiście moglibyśmy sami tutaj utworzyć klienta HTTP, a następnie wysłać zapytanie GET na ten sam adres, ale klasa HTML Web zrobi to za nas przy wywołaniu metody load. Także mając już załadowany dokument do pamięci, to właśnie na tym dokumencie Możemy operować w analogiczny sposób, jak na dokumencie, który mieliśmy w przeglądarce. Także tutaj ponownie możemy wywołać metodę querySelectorAll. Jako parametr typu string możemy przekazać selector CSS. Także może jeszcze wrócę na chwilkę do przeglądarki i na stronie z tabelką kraj. jeżeli otworzę konsolę, czyli klikając F12. I jeżeli wpiszę w konsoli document.query selector all, a jako selector CSS przekażemy tutaj table spacja tr, tak widzisz, dostaniemy listę wszystkich wierszy z tej tabelki. I podobny rezultat chcemy dostać w naszym kodzie C Sharp. Także, może skopiuję ten sam selector, który mamy w przeglądarce, i następnie wrócę do kodu C Sharp i wkleję go do metody. Query Selector all. Także rezultatem z tej metody jest lista elementów klasy HTML Node. Także może tą listę przypiszemy sobie do jakiejś zmiennej Table rows. I następnie jako że jest to lista, no to możemy iterować po każdym z tych elementów. Także na przykład w for each iterując po kolekcji Table rows, gdzie każda zmiana będzie o nazwie Table Row, będziemy w stanie odpowiednio wyłuskać dane z konkretnego elementu tego właśnie wiersza. Także teraz, operując na konkretnym wierszu, jesteśmy w stanie odnieść się do jego dwóch kolumn w podobny sposób, jak to miało miejsce w przeglądarce. Także może najpierw pobierzemy sobie te dwie kolumny do zmiennej TDIS i będą one równe po prostu Table Row. I tutaj również query selector all Jako selektor CSS przekażemy wartość TD w ten sposób. Jak pamiętamy, dla każdego wiersza mamy dwie kolumny, do których możemy się odnieść bezpośrednio po indeksie 0 oraz 1. Także jeżeli chciałbym odnieść do pierwszej kolumny, w którym był kod danego kraju, to np. pod zmianą o nazwie code mógłbym przypisać wartość z elementu z indeksem 0. Z naszej listy kolumn TDS, a następnie na przykład pobrać zawartość inner text w analogiczny sposób, jak to miało miejsce w przeglądarce. Czyli po prostu od elementu z indeksem 0 odniesiemy się do property inner text. A w drugiej kolumnie, czyli odpowiednio do wartości TDS z indeksem 1, mieliśmy nazwę danego kraju. Także może tutaj odnosząc się do wartości inner text, Przypiszemy tą wartość do zmiennej o nazwie name, w ten sposób. Ok, także może póki co mając te dwie wartości, może jeszcze nie będziemy ich zwracać, tylko zdebugujemy sobie kod, zobaczymy co kryje się pod tymi wartościami i wypiszemy te dwie wartości do konsoli. Także wypiszemy sobie code oraz name w ten sposób. I teraz żeby przetestować tą metodę, to musimy wrócić do naszego programu i odpowiednio utworzyć nowy obiekt klasy CountryScraper. Także pod jakąś zmienną CountryScraper utworzymy sobie nowy obiekt tej właśnie klasy w ten sposób. A następnie na tym obiekcie wywołam metodę get Countries i postawię breakpointa w tym miejscu. I może jeszcze oprócz tego postawimy naszego breakpointa na końcu pętli each. Także uruchomię program. I Visual Studio zatrzymujemy się na pierwszym breakpoincie. Także kliknę Continue. I jak widzisz, już przy pierwszym obiegu pętli dostajemy błąd. A konkretnie jest to błąd argument out of range exception. Czyli mimo tego, że mieliśmy dwie kolumny, to podczas pierwszego obiegu pętli występuje błąd. Także może jeszcze wróćmy na chwilkę do konsoli przeglądarki. Jeżeli przyjrzymy się pierwszemu elementowi, to tak naprawdę jest to nagłówek. A ten nagłówek, jak widzisz tutaj w zakładce Elements, nie ma pod sobą żadnego elementu TD. Także właśnie dlatego dostajemy ten wyjątek. Oczywiście ten nagłówek nie jest nam potrzebny do wybierania danych, także najlepszą opcją będzie po prostu jego pominięcie. Ale tego typu problemy będą bardzo często pojawiać się przy Web scrapingu. Także warto mieć na uwadze, jakie selektory CSS wykorzystujemy. Ponieważ jeżeli wykorzystamy zły selektor CSS, to bardzo łatwo napotkać się właśnie na tego typu problem, gdzie konkretny element nie został znaleziony, albo gdzie jakaś wartość na tym elemencie nie istnieje. Także w tym przypadku po prostu pominiemy ten pierwszy element, a w tym celu wystarczy, że na wyniku z metody query QuerySelectorAll wywołamy jeszcze metodę Skip. Z wartością 1, która sprawi, że ten pierwszy element, jakim jest nagłówek tej tabeli, zostanie pominięty. Także mając kod w taki sposób, jeżeli uruchomimy program ponownie, to tym razem ten nagłówek zostanie pominięty, a w konsoli powinien dostać nasze pierwsze rezultaty. Także jak widzisz w debuggerze dostajemy informację o tym, że kod dla pierwszego wierszu jest to AF, a nazwa tego kraju jest to Afganistan. Także w konsoli. Powinno się nam pokazać. AF Afganistan i tak też się dzieje. W drugim obiegu pętli mamy już drugie państwo. I tak za każdym razem dostajemy następne państwo z tabeli. Także jeżeli zakończymy program, to w konsoli pokaże nam się lista wszystkich krajów z ich kodami oraz nazwami. Także jesteśmy już bardzo blisko zakończenia pierwszego kroku. A co jeszcze potrzebujemy? To potrzebujemy dostać adres pod który wskazuje nazwa kraju. Ponieważ jeżeli wrócę do przeglądarki to tutaj zauważ że jeżeli nacisnę na konkretny kraj to zostanę przekierowany na konkretną stronę dla tego właśnie kraju. Także chcemy też pozyskać ten adres na podstawie wiersza z tej tabeli. A jeżeli przyjrzymy się temu elementowi, czyli w tym przypadku niech to będzie Afganistan, tak widzisz jeżeli rozwinę tutaj Kolumnę, czy po prostu element td. Tak widzisz, mamy tutaj element o nazwie a z atrybutem href, gdzie pod wartością dla tego atrybutu href kryje się właśnie adres danego państwa. Czyli teraz, mimo tego, że udało nam się pozyskać nazwę tego kraju, to jeszcze dla tego elementu td musimy pobrać tą wartość href z elementu a. Także wracając do Visual Studio, żeby uzyskać. Ten właśnie adres, to musimy w troszkę inny sposób operować na drugiej kolumnie konkretnego wiersza. Także teraz, może pod zmianą o nazwie HARF przypiszemy wartość, którą znajdziemy w drugiej kolumnie, czyli po prostu pod elementem z indeksem 1 z listy TDS, a następnie na tym elemencie będziemy chcieli jeszcze zawęzić nasze poszukiwania, po to, aby znaleźć element a. Także tutaj na tym elemencie. Ponownie wywołałem metodę querySelector. Tym razem będzie to metoda, po prostu querySelector bez końcówki at, ponieważ wiem, że jest tam tylko jeden element a. Jako selektor CZS po prostu przekażę tutaj a w ten sposób. Także mając już pozyskany element a, możemy teraz odnieść się do jego atrybutów poprzez właściwość attributes w ten sposób. A wiemy, że chcemy się odnieść do atrybutu harf. Także możemy to zrobić przez indexer w ten sposób. Także teraz naszą zmienną href będzie obiekt typu HTML attribute, na który możemy odnieść się do jego wartości poprzez property value w ten sposób. Także teraz href powinien wskazywać już na adres, który jest powiązany z konkretnym wierszem w tej tabelce. Także możemy jeszcze raz tutaj Zmienić konsolę, dodając wartość Harf i ponownie uruchomić program. Jak widzisz teraz w konsoli pokazały się wszystkie kody, nazwy państw oraz adresy, pod którymi powinniśmy znaleźć listę wszystkich miast danego kraju. Także może dla przykładu skopiuję adres dla Zambii. jeżeli przejdę do przeglądarki. I otworzę ten link w oknie. To jak widzisz, jest to dokładnie to, czego potrzebowaliśmy, czyli lista miast dla Zambii. Ok, także mamy już praktycznie pierwszy krok ze sobą. Teraz możemy po prostu te dane zwrócić z metody Get Countries, ponieważ będziemy je potrzebować w dalszych etapach naszego programu. Także, może aby zwrócić te dane w takiej postaci, jakiej chcemy. To utworzy osobną klasę, która będzie te dane agregować. Także, niech ta klasa nazywa się CountryModel. I każdy kraj będzie miał swój kod, czyli po prostu jako wartość typu string. Ustawimy tutaj property nazwy code. Następnie property name. Oraz jako trzeciej property typu string ustawimy tutaj wartość href. Możemy jeszcze utworzyć tutaj konstruktor, który przypisze te trzy wartości przez parametry konstruktora odpowiednio do tych trzech właściwości. Także mając ten model, możemy wrócić do klasy CountryScraper i teraz zamiast wypisywać do konsoli te trzy wartości, to możemy po prostu wykorzystać słowo kluczowe yield return i zwrócić nowy obiekt typu CountryModel do którego przekażemy odpowiedni kod, nazwę oraz harf w ten sposób. I oczywiście, jako że teraz zwracamy kolekcję nowych obiektów CountryModel, to musimy też zmienić zwracany typ z tej metody. Tak, czyli nie będzie teraz to void, tylko po prostu obiekt typu iEnumerable dla typu CountryModel. Pozbyliśmy się wszystkich błędów kompilacji. Jeżeli teraz wrócimy do programu, to wynik z wywołania metody getCountries możemy przypisać do zmiennej countries i to właśnie teraz na przykład iterując pętli po kolekcji wszystkich państw, czyli po prostu dla każdego kraju w kolekcji countries możemy na przykład ponownie wypisać do konsoli country i niech to będzie country.code następnie country.name oraz href czyli country.href w ten sposób. Także jeżeli uruchamiamy program w takiej postaci, to teraz nasza metoda getCountries zwraca kolekcję obiektów country model i następnie ponownie w pętli iterujemy po wszystkich rezultatach i wypisujemy do konsoli. Także to był pierwszy krok naszego programu, a drugim krokiem będzie wykorzystanie tej pętli po to, aby dla każdego adresu danego kraju przejść po tabeli, którą znajdziemy pod tym linkiem, a następnie z każdej z tych tabel będziemy chcieli pobrać te dwie wartości z kolumn Hello Code oraz kolumn name. Udało się nam już wyłuskać dane na temat listy wszystkich krajów, czyli mamy dostęp do kodu danego kraju oraz do jego nazwy. Oprócz tego mamy jeszcze odnośnik, który będzie przekierowywać do tabelki z listą miast oraz kodów dla danego państwa. Także następnym krokiem w naszym projekcie będzie pobranie danych z tej właśnie tabelki, a konkretnie z dwóch kolumn, jakimi będą kolumna EloCode oraz kolumna Name. Także może zanim przejdziemy do implementacji w kodzie, to najpierw znajdziemy odpowiednie selektory CSS, po to, abyśmy byli w stanie na nich podstawie wybrać w naszym kodzie C -Sharp Interesujące nas dane. Także otworzę narzędzia deweloperskie klikając w chromie F12. I wiemy, że interesuje nas ta konkretna tabelka, także może kliknę przycisk wyboru i następnie najadę na tabelkę. Jak widzisz, z lewej strony w zakładce Elements. Pokazał nam się dokładnie ten element tabeli, którego szukamy. Ale jak widzisz, na tej stronie mamy jeszcze dwie inne tabelki niż ta, którą chcemy wybrać. tak? Czyli tutaj, jeżeli spróbowałbym selektora table, czyli document QuerySelector i podam tutaj jako selektor wartość table w ten sposób, tak widzisz, nie będzie to ta tabelka, która nas interesuje, tylko po prostu pierwsza z brzegu. Czyli musimy napisać troszkę inny selektor CSS, ponieważ zwykły selektor table tutaj nie wystarczy. I teraz pojawia się pytanie, czy tą tabelkę wyróżnia coś, czego pozostałe dwie tabelki sobie nie mają. Jak widzisz, ta tabelka nie ma żadnego ID, ani nie ma żadnej specjalnej klasy. Jedyne czym ona się różni, to wartości atrybutów do na przykład cell padding oraz cell spacing. Także w teorii moglibyśmy napisać selektor CSS na tej właśnie podstawie, ale równie dobrze możemy określić, że ta tabelka będzie na przykład trzecią z kolei tabelką. Ale może zamiast pisać samemu taki selektor CSS, to posłużę się chromem, który pomoże mi pozyskać selektor CSS dla tego konkretnego elementu. Także to taka mała, dodatkowa parada. Klikając prawym wszystkie myszy na konkretny element, który nas interesuje, możemy wejść w Copy, a następnie kliknąć kopię selector i w ten sposób. W naszym schowku powinien pokazać się selektor CSS, który został skazany przez przeglądarkę Chrome. Także w tym przypadku, jak widzisz, ten selektor wyglądałby w ten sposób: body, następnie znak więcej niż, następnie table z takim znacznikiem nchild child i w nawiasie 3. A taki selektor po prostu oznacza, że chcemy wybrać trzecią tabelkę z kolei, która jest bezpośrednio pod elementem body. Ten znaczek więcej niż jako selektor CSS oznacza, że element, który chcemy wybrać, jest bezpośrednio pod elementem z lewej strony. Tak czyli, jeżeli nasza tabelka nie byłaby bezpośrednio pod elementem body, no to wtedy moglibyśmy ten znaczek więcej niż usunąć. A zwykła spacja oznacza, że po prostu chcemy dostać element, który jest poniżej elementu body w drzewie HTML. Ale możemy wrócić do tego selektora, który wybrał dla nas Chrome. Także, jeżeli wykorzystamy ten selektor i użyjemy go w metodzie querySelector, tak widzisz, tym razem dostajemy prawidłowy element, jakim jest tabelka, która nas interesuje. I teraz ponownie, zamiast tabelki, chcemy dostać wszystkie wiersze w tej konkretnej tabelce. Czyli, jeżeli do tego elementu dodamy spację i wyszukamy wszystkie elementy z tagiem TR, to powinniśmy dostać wszystkie wiersze z tej tabelki. I także jeszcze raz, nie będzie to metoda query selector, tylko metoda query querySelectorAll. Jak widzisz, tutaj mamy już 66 elementów tr, gdzie pierwszy z nich jest również nagłówkiem tej tabeli. I tutaj ponownie będziemy musieli go pominąć, ponieważ nie zawiera on żadnych danych, które nas interesują. Ok, także mając gotowy selektor CSS, możemy go skopiować i przejść do Visual Studio. Na Visual Studio, aby pobrać listę wszystkich elementów, które nas interesują z tej tabelki, utworzę w tym celu nową klasę. I może nazwę ją City Scraper. Także zadaniem tej klasy, czy też odpowiedzialnością, będzie pobranie wszystkich interesujących nas elementów z tabelki, którą przed chwilą widzieliśmy. Także w tym celu utworzę może najpierw publiczną metodę, która nic nie zwraca. I nazwiemy ją GetCities. No i tutaj jako parametr będziemy musieli już przekazać jakieś dane, które będą zawierać adres konkretnej tabelki. A takie dane, jak już wiemy, mamy w naszym modelu country model. Także może przekażemy tutaj wartość country model o nazwie country. Także mając informację o adresie, pod którym kryje się tabelka, jesteśmy w stanie ponownie utworzyć nowy obiekt typu HTML web. A następnie za jego pomocą załadować HTML do takiej zmiennej, na przykład dokument. Także web.load. I teraz chcemy przekazać tutaj adres, który kryje się pod country.href. I teraz na naszym dokumencie, żeby pozyskać wszystkie wiersze, które nas interesują z tabelki, no to tak jak poprzednio, w tym celu na dokumencie wywołam metodę QuerySelectorAll, do której przekażę. Poprzednio skopiowany selektor CSS. I tutaj również, jak pamiętamy, pierwszym wierszem był nagłówek, także możemy go pominąć wywołując metodę skip z wartością 1. A rezultat przypiszemy sobie do jakiejś zmiennej, np. table rows w ten sposób. OK, a operując już na wszystkich wierszach, które nas interesują, możemy w pętli forage przeiterować po każdym z nim, a następnie wybrać konkretne dane które nas interesują. W tym celu również będziemy potrzebować jakiś selektor CSS, który wskaże z jakich kolumn musimy wybrać interesujące nas dane. Także może na chwilkę jeszcze wrócę do tabelki. I przykładowo dla pierwszego wiersza, jeżeli chciałbym pobrać wartości z kolumny elo oraz name, tak widzisz, są to po prostu elementy ze znacznikiem TD, I to właśnie na nim będziemy się opierać. Będą to elementy drugi oraz trzeci w kolei, czyli odpowiadając z indeksami 1 oraz 2. Także wróćmy do Visual Studio. I tutaj, najpierw do zmiennej tds przypiszemy sobie rezultat z wywołania metody Query Select All, do której przekażemy po prostu td w ten sposób. Także pod tą zmienną tds będziemy mieć wszystkie kolumny w konkretnym wierszu. Także teraz aby odnieść się do drugiej oraz trzeciej kolumny z kolei możemy to zrobić tak jak poprzednio, czyli po prostu tds spod indexus 1, a następnie odnieść się do właściwości tekst i tą właśnie wartość przypisać do, do jakiejś zmiennej o nazwie np. Na code. Ponieważ w tabelce w drugiej kolumnie znajduje się właśnie kod danego miasta. I w analogiczny sposób, dla trzeciej z rzędu kolumny, czyli z indeksem 2, pobierzemy nazwę danego miasta. Także w ten sposób będziemy w stanie pobrać interesujące naz dane dla konkretnego miasta, czyli jego kod oraz nazwę. I teraz te dane będziemy chcieli zwrócić pod postacią jakiegoś obiektu. Także może w tym celu utworzymy sobie jeszcze jedną osobną klasę, nazwijmy ją CityModel. I będzie ona miała dwie właściwości. Pierwszą będzie właściwość string code, a drugą będzie właściwość string name w ten sposób. I może jeszcze utworzy tutaj konstruktor publiczny, który te dwie właściwości ustawi na podstawie parametrów konstruktora. Także mając taką klasę, Pentyforage możemy zwrócić elementy tego typu, używając ponownie yield, return, new, city model, do którego przekażemy odpowiedni kod oraz name w ten sposób. Jeszcze raz musimy zmienić zwracany typ z metody getCities. Także teraz będzie to typ immutable dla typu city model. Ok, także w teorii tyle powinno nam wystarczyć, aby uzyskać też wyłuskać wszystkie interesujące nas dane dla konkretnego miasta. Także teraz musimy w odpowiedni sposób Połączyć te dwa mechanizmy, po to, abyśmy dostali całość, a następnie rezultat wyeksportujemy do pliku JSON. Także, może wrócę do programu i jeszcze przed each w której wypisywaliśmy listę wszystkich państw, utworzę sobie zmienną CityScraper, który będzie równy nowemu obiektowi CityScraper. I teraz pętli zamiast wypisywać do konsoli informacje o danym państwie, to po prostu. Na tym właśnie obiekcie, czyli cityscraper, tutaj metodę getCities i tutaj, jako parametr, przekażemy konkretne państwo, czyli po prostu country w ten sposób. I oczywiście, metoda getCities zwraca nam rezultat, jakim jest kolekcja modelów city, a ten rezultat możemy przypisać do jakiejś zmiany, na przykład cities w ten sposób. I teraz, żeby zagregować konkretne państwo z tymi miastami. Możemy utworzyć w tym celu jeszcze jeden osobny model, który będzie zarówno zawierał informacje o kodzie państwa, nazwie państwa oraz o liście wszystkich miast w tym konkretnym państwie. Także utworzymy sobie jeszcze jedną klasę, która będzie te wszystkie dane agregować. I może nazwiemy tą klasę Country Details i będzie ona miała dwie publiczne property, jakimi będą name, czyli nazwa państwa. Oraz kod. A poza tym będzie tutaj kolekcja. Czyli po prostu city model w ten sposób. A tą zmianą nazywamy po prostu cities. Ok. Także mając taki model, który agreguje zarówno nazwę kod państwa oraz jego wszystkie miasta możemy wrócić do programu. I jeszcze przed pętlą utworzymy sobie obiekt, pod którym będziemy trzymać listę rezultatów. Także może nazwijmy ten obiekt result i będzie to lista typu country details. A następnie w pętli będziemy chcieli odpowiednio dodawać nowe elementy do tej właśnie listy. Także tutaj iterując po kolekcji państw zaraz po pobraniu listy wszystkich miast dla danego państwa do naszej zmiennej result dodamy nowy element, który będzie częścią wyniku. Dla którego odpowiednio przypiszemy kod państwa z podwartości country.code i podobnie będzie to nazwa państwa, czyli country.name. A jako kolekcję miast przypiszemy wartość cities w ten sposób. Także w teorii ten kawałek kodu powinien wystarczyć, abyśmy najpierw pobrali listę państw z pierwszej tabelki, z głównej strony Następnie dla każdego z tych państw odniesie się do strony, na którą dane państwo przekierowuje i właśnie na tej stronie pobierzemy listę wszystkich miast, z których pobierzemy dwie wartości, nazwę oraz kod danego miasta. Następnie całość zakregujemy do wspólnego modelu, który będzie zawierał zarówno kod i nazwę państwa oraz listę miast dla tego właśnie państwa. A może jeszcze zanim uruchomimy program, to wypiszemy do konsoli małą informację w pętli. Na przykład getting cities for i dla konkretnego państwa, czyli country.name, po to, abyśmy byli poinformowani, na jakim aktualnie etapie jest nasz program. Także może jeszcze zapętą wypiszemy do konsoli na przykład wiadomość finished. I właśnie w tym miejscu postawię breakpointa i zobaczymy w debuggerze co kryje się pod listą result. Ale może jeszcze zanim uruchomimy program to zmienimy typ z IEnumerable na po prostu listę, po to abyśmy byli w stanie w wygodny sposób podejrzeć te wartości w debuggerze. Także teraz cities będzie musiało być listą, czyli po prostu wywołamy jeszcze tutaj metodę list, używając link w ten sposób. Także po uruchomieniu programu, jak widzisz w konsoli, pokazuje nam się komunikat o tym, że pobieramy miasta dla danego państwa. A to może chwilę potrwać, także może zobaczymy się zaraz po ukończeniu tego procesu. Ok, chwilę to potrwało, ale po kilku minutach udało się pozyskać wszystkie dane. Także teraz jeżeli spojrzymy, co kryje się pod zmienną result, tak widać, mam tutaj prawie 250 wyników, czyli prawie 250 krajów i następnie dla Każdego z krajów mamy nazwę danego kraju, jego kod oraz listę miast, która kryje się pod kolekcją cities. I tutaj akurat dla Afganistanu mamy 65 miast. A jeżeli spojrzymy w informacje o konkretnym mieście, to mamy tutaj kod danego miasta oraz jego nazwę. Jak widzisz, mamy tutaj znaki specyficzne dla html które nie są renderowane w przeglądarce. I aby się ich pozbyć, wystarczy, że w naszym kodzie C Sharp odpowiednio zastąpilibyśmy na przykład ten ciąg znaków na np. Na spację. Ale w tym materiale jest to dosyć nieistotne, także załóżmy, że ten wynik jest dla nas satysfakcjonujący. Także mając już takie dane, możemy zrobić z nimi co tylko chcemy. Możemy je na przykład zapisać do baz danych, możemy je wysłać na serwer, albo możemy je zapisać do pliku JSON. I właśnie w tym przykładzie zapiszę je do pliku JSON lokalnie na moim dysku D. Także, aby to zrobić, to w tym celu posłużymy się paczką New JSON, którą doinstalowaliśmy poprzednio do naszego projektu. I teraz, aby przekształcić nasz rezultat na format JSON, to w tym celu utworzę jakąś zmienną o nazwie JSON. A następnie, wykorzystując klasę JSONCONVERT, która znajduje się w przestrzeni nazw newtonsoft.json, wywołam statyczną metodę serializeObject, do której przekażemy result w ten sposób. A mając już nasz obiekt JSON, możemy go zapisać do pliku tekstowego, wykorzystując klasę file, a na niej użyjemy statyczną metodę writeAllText, do której przekażemy ścieżkę, pod którą chcemy zapisać nasz plik JSON. Także niech to będzie dysk D. Folder data, a następnie plik z nazwą result.json w ten sposób. Jako drugi parametr do metody write all text. musimy przekazać zawartość, jaką chcemy wypisać do tego pliku. Także będzie to po prostu plik JSON. Ok, także uruchomię program, który ponownie pobierze listę wszystkich miast z każdego kraju a następnie powinien zapisać wynik do pliku JSON. Także znów zobaczymy się za chwilkę. Nasz program dobył końca, także teraz jeżeli otworzę folder data na dysku D, tak jak widać mam tutaj plik JSON, a po jego otwarciu powinny pokazać nam się wydobyte przez nas dane. Także jak widać jest to rzeczywiście plik w formacie JSON, z tym, że jest on dosyć niesformatowany, także możemy go sformatować. I teraz pokaże nam się PlagueJSON w dosyć czytelniejszej formacie. I mamy tutaj listę państw, a dla każdego państwa mamy listę miast pod właściwością cities. Także w ten sposób uzyskaliśmy rezultat, który był celem naszego zadania. Za pomocą mechaniki web scrapingu udało nam się najpierw uzyskać listy wszystkich państw wraz z ich odnośnikami do listy miast. I następnie, iterując po liście wszystkich państw, pozyskaliśmy konkretne dane z kolekcji miast dla danego państwa. Wiemy już, jak działa web ale jeszcze w ramach podsumowania chciałbym tylko dodać, że warto pamiętać o tym, że każda strona internetowa ma swój własny kod HTML. Przez to często zanim znajdziemy odpowiedni selektor CSS to będziemy musieli go szukać metodą prób i błędów. Oprócz tego jeszcze jednym bardzo częstym przypadkiem jest stronicowanie wyników. Strony internetowe w ramach optymalizacji pod kątem wydajności często nie zwracają wszystkich rezultatów naraz, tylko rezultaty są podzielone na strony, jeżeli nasze kryteria wyszukiwania znajdują wiele pasujących elementów. Także w tym przykładzie jestem aktualnie na stronie LLX, a w kryteriach wyszukiwania mam wpisane Kraków, oraz samochody osobowe do 2500 zł. Takie parametry filtrów zwróciła aż 115 ogłoszeń, które są podzielone na 3 strony. Także nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkich ogłoszeń pod jednym adresem URL. I teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób przejść po wszystkich stronach, niezależnie od tego, ile by ich było. Jeżeli naszym zadaniem byłoby wydobycie wszystkich informacji o tych autach, gdzie interesujące nas dane są dostępne na podstronie każdego auta, no to musielibyśmy znaleźć kontener w drzewie HTML, który te wszystkie auta agreguje, a następnie na podstawie jakiegoś selektora CSS, który wskazuje już na konkretny adres auta, moglibyśmy znaleźć link do podstrony oferty i właśnie w ten sposób w pętli pobralibyśmy wszystkie dane z jednej strony. A po wydobyciu wszystkich danych z pierwszej strony, aby przejść na następną stronę, czyli z pierwszej na drugą, to możemy zobaczyć, że przeważnie na tego typu stronach, które dzielą wyniki na kilka podstron, można znaleźć element w drzewie HTML, który wskazuje na następną stronę. I w tym przykładzie, jeżeli zjedziemy na sam dół strony, no to tutaj mamy strzałkę w prawo, która przekierowuje na następną stronę z rezultatami. Także, jeżeli otworzę narzędzie Developers Chrome i spróbuję napisać selektor CSS dla tego elementu, to będziemy w stanie dostać adres URL, pod którym kryją się elementy z drugiej strony. Także, może w tym celu użyjemy przycisku do wyboru elementu i najadę na tą właśnie strzałkę. Jak widzisz, tutaj ta strzałka jest to tak naprawdę link, który przykierowuje na następną stronę i teraz aby napisać selector CSS dla tego elementu a to możemy wykorzystać element który jest nad tym elementem a czyli będzie to span na przykład z klasą next także jeżeli w konsoli na dokumencie spróbowałbym wywołać metodę query selector do której jako selektor CSS przekazałbym span z klasą next w ten sposób czyli po span umieszczę kropkę oraz nazwy klasy Next. A następnie po spacji będziemy chcieli znaleźć element a, czyli po prostu będzie to taki selektor CSS. Także jak widzisz dla takiego selektora w konsoli dostaliśmy dokładnie to, czego szukaliśmy, czyli po prostu element a, dla którego atrybut href zawiera link do następnej strony. Także w naszym programie, aby przejść przez wszystkie strony, musielibyśmy bazować właśnie na tym elemencie, i odpowiednio z pierwszej strony przejdziemy na stronę drugą, i tutaj również, jeżeli otworzymy narzędzia deweloperskie, to będziemy w stanie wykorzystać ten sam selektor CSS. Jak widzisz, na stronie drugiej ten element przekierowuje już na stronę trzecią. Także na trzeciej, a zarazem ostatniej stronie w tym przykładzie, jeżeli ponownie spróbujemy użyć tego samego selektora CSS, no to na trzeciej stronie dostajemy już wartość null, ponieważ Trzecia strona była ostatnią stroną, na której były wyświetlane rezultaty naszego wyszukiwania. Także właśnie w ten sposób, na podstawie jakiegoś elementu w drzewie HTML, który przekierowuje na następną stronę z rezultatami, bylibyśmy w stanie utworzyć pętlę, w której iterowalibyśmy dopóki taki element istnieje. Jeżeli taki element na danej stronie nie zostanie znaleziony, no to to oznacza, że po prostu doszliśmy do końca rezultatów. Także dla tego typu aplikacji internetowych, które używają stronicowania do wyświetlania rezultatów, to aby wybrać wszystkie dane, to będziemy musieli iterować używając co najmniej dwóch pętli. Pierwsza pętla będzie służyła do iteracji po podstronach rezultatów, a druga pętla będzie służyła do iteracji po elementach na konkretnej stronie.